Witam, przedstawiam mój najnowszy komplet aluminiowych kół przeznaczonych do trailu i enduro. W założeniu koła miały być w miarę lekkie, bardzo wytrzymałe i posiadać szybko zazębiającą się piastę. Dlatego wybrałem bardzo dobrze znane i cenione obręcze DTXM481, mocne szprychy z Sapim Race i piasty Industry 9 101, słynące ze swojej trwałości i 90 punktów zaczepu. Link do filmu o nich i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Zazwyczaj koła zaplatam sobie sam, ale to mój urodzinowy prezent, więc stwierdziłem, że nie będę oszczędzał i zlecę zaplot profesjonalistom. Dlatego dodałem je do najsłynniejszych warszawskich kołodziejów z Dandy Horse. Chłopaki zajmują się tylko zaplataniem kół i to już od ładnych paru lat, więc takie doświadczenie i fach w rękach trudno przebić. Mają swoje wypracowane technologie i specjalistyczne narzędzia. Każdy złożony u nich zestaw jest oznaczany i posiada swój indywidualny paszport z najważniejszymi informacjami. Ten komplet z podkładkami pod szprychy, mosiężnymi neplami i taśmami waży 2057 gram. Tu dla porównania moje wcześniejsze koła na piastach Hope'a z obręczami NS Enigma o tej samej szerokości co DT. Liczyłem na to, że nowy zestaw będzie trochę lżejszy, ale waga realna trochę różni się od katalogowej. No ale co zrobisz? Koszt takich kół z zaplotem to 3500 zł. Kiedyś w tej cenie można było znaleźć koła zaplatane w Polsce na karbonowych obręczach i piastach DT350. Teraz podobne zestawy zaczynają się od 4400, natomiast koszt lżejszych DT240 z aluminiowymi obręczami będzie zbliżony do mojego kompletu. Ja jednak chciałem mieć coś, co sam sobie wymyśliłem, a do tego piasty DT mają ratchet maksymalnie 54-ząbkowy. Dajcie znać, jak wyglądałyby wasze wymarzone koła i co myślicie o moim zestawie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!